Witaj, Mieszki, z tej strony Travel, w kolejnym odcinku z Hardware Master na modyfikacji Equestrian War. Jako Królestwo Kirii, Kraina Kirii, w sumie teraz bardziej Królestwo. W ogóle jesteśmy już Modern Society? Wow, szybko to przyszło. Też w sumie pozbyliśmy się wszystkiego, mamy jedną rasę. Czas by coś tam. No i co jedyne, co nam zostało, to tylko co zrobić. To w sumie mamy tam możliwość. Trochę dekodowałem, co tam chodzi w tym. O, czyżbyśmy usuwali tego... No? Jej. Oczywiście, nie cierpimy u ciebie. Okej, okay, w takim razie to robimy. Ogólnie część z tych celów narodowych ja w ogóle nie znam sensu. I tak naprawdę ja tak naprawdę nie rozumiem do końca, jak ja mam się tym zajmować. Jedyne co wiem, że to jest chyba co? To chyba było to. Ciekawa nazwa teraz ma. Więc to jest nieciekawe, że ja robię cele narodowe, które w ogóle nie mam zbytnio sensu dla mnie robienie. Jeżeli chodzi o dużą część tego, to są jakieś takie ciekawe elementy tego, które mi się przydadzą. Ale część tego to ja w ogóle nie wiem. No to się na pewno przyda, więc to musimy sobie zrobić. Ale najpierw próbujemy sobie zrobić to. Po prostu spróbujemy sobie zdobyć nieco tutaj rzeczy. Jeżeli chodzi o armię, no to wiadomo, że armia, no to będę mieć jakieś super bonusy. Nie chcemy was, że tak powiem, chronić, chcemy was zniszczyć. Podoba mi się to, jak to brzmi. Więc na razie sobie to robimy. Kirin to jest do tego? A bo to jest przez to, że my tam ich zdobyliśmy, ale to zbytnio ich nie będziemy robić. Okej, okay, mamy tutaj gościa, Bro, adaptable? Teraz? Nie. To sobie jaja robicie. Dobra. W takim razie my będziemy oczywiście szli tutaj, próbowali sobie trochę porobić. No i zobaczymy, co się zmieni. Mamy oczywiście możliwość tam atakowania. Dlaczego was nie możemy... Nie mogę tego robić. Chociaż mi nie pisze, dlatego nie mogę tego robić. Ciekawe. W takim razie wracam tutaj. Czekaj, czy może przez to, że dywizję mam? To jest jedyne, co mi się wydaje, że się stało, a wiecie. Tak, dywizję miałem tam. O, masz los. Powiem szczerze, że trochę takie 2 na 10 nie polecam. Robię to. Powiem szczerze, naprawdę. Przez to, że czasami nie piszę, to wiecie, to wtedy jest trochę takie problematyczne. I mam teraz jakieś coś, co po prostu Kirin mam i na wszystko. Akurat podoba mi się, że trochę takie, nawet trochę pomyślane to jest. Ale jak sami widzicie, mam tego mnóstwo. Sobie daję tam, gdzie produkcję mam. Więc sobie tutaj pomijam czasami. I tak te fokusy są strasznie długie. Ogólnie gra, zauważyłem, że ona długo trwa, więc się nie dziwię, że można 20 odcinków z tego zrobić. Tylko że ja robię teraz te odcinki dosłownie nie wiem do końca, co będzie na samym końcu tego, bo ja już w sumie tutaj zrobiłem nieco tego. Blossom War. Nie wiem, co to znaczy. I co tutaj jest? The Blossom Queen will not vote for union with Kyria. Support union, stability, institutional stability, industrial capacity. Ale że to my?
Mamy dobrą stabilność. Nie wiem, czy oni mają taką... Nie. O co chodzi z... Mówię, tutaj jest strasznie dużo mało wytłumaczonych. Mamy tutaj minus 12 na institutional stability, ale... Gdzieś tutaj mamy? Tutaj. Dobra, w takim razie, jeżeli mamy z tym problem... Nie możemy tego usunąć. Okej, w takim razie usuwamy to w drugi sposób. Taki, jaki ostatnio to zrobiliśmy. What? Nie wyłącza się. Ej, nie wyłącza się, ostatnio to zadziałało. Teraz jest pytanie... Kurde, prowincję ktoś tutaj rysował. Okropnie. Jest takie pytanie teraz, czy to oznacza, że będziemy musieli prowadzić to... Dobrze, że zrobiłem tą kolej, wiecie. Widzicie, teraz trochę lepiej to wygląda. Dobra, jeżeli tak jest, mamy niby 12% szansy ze 100%. To zawsze coś. A jeżeli nie, no to zawsze wojnę można wypowiedzieć. Chociaż zgaduję, że wtedy my możemy zrobić coś takiego, że po prostu szybko by było. W ogóle podoba mi się, że teraz jak na to patrzę, to trochę to przypominają Chiny. Nie wiem, czy to powinno się tak kojarzyć, czy nie. Dobra, w takim razie kontynuujemy nasze życie. I zobaczymy, co powiedzą. No, mamy armię na swoich granicach. Myślę, że to jest bardzo zachęcające. I mam minus znowu political power. Nie cierpię tego. Czy co jest takiego? The balance of the realm. Właśnie ten balance of the realm. Nawet nie wiem, co dokładnie on znaczy. Jak ja mam go wejść? To jest... Nie mówcie, że to jest taka idea. Nie cierpię, kiedy jest coś tylko zapisanego, nie widać tego, bo... To wtedy... Wiecie, ja muszę się to wczytywać, a wy też nie rozumiecie tego dokładnie. Więc trochę takie... Dla mnie to nie ma sensu zbytnio. Okej. A world class institution. To jest fajne. Też czekam na to. To jest... na to. Bo to tutaj muszę zrobić 20 celów narodowych, więc... No, trochę to może potrwać. 150 też trochę kosztuje. Ale tutaj widzimy, że jakoś idzie. Musimy po prostu trochę pozbierać. Jak na razie zrobiliśmy to... Tak naprawdę my musimy, nie wiem, polepszyć swoje po prostu statystyki, z tego co wygląda. Okay, zróbmy to w takim razie. Ciekawe jak to wygląda. Fajnie to, szczerze powiem. Okej, w takim razie zrobimy sobie kolejną rzecz. Potrzebujemy po prostu siły politycznej, szczerze. Konrad. Jakby co, tam są Polacy, więc... Możliwe, że to jest jeden z Polaków, to zrobił. Czy jest coś tutaj ciekawego, takiego plus siła polityczna, co byłoby nam potrzebne? Oczywiście po tym wszystkim to też trochę nam w tyłek dało, ale no teraz widzę, że może się nam udać. Dobra, robimy kolejne. Okay. Tutaj patrzę, no mam jakieś tam decyzje. Po prostu chyba nam to otworzyło. Co to jest? The Law of Worlds. A, to jest to, co chciałem. To mnie zbytnio nie obchodzi. To możemy zrobić. Czy już nam się odblokowało? Tak się nam odblokowało. Niby to też coś jest, ale nie wiem do końca jak to działa.
Więc tak, to w ogóle nie obchodzi nas. Co to jest? Okej, to jest kolejna dziwna mechanika, którą jak zwykle jest bardzo interesująco napisana, ale na tyle mało interesująco, że mnie to nie obchodzi. Okej, dostaliśmy kolejne decyzje, zawsze. Nice. I co to nam daje? Nie wiem. Tutaj jest trochę do budowy tego. To jest aż tak, to nie jest potrzebne. Dobra, patrzmy, co tam dalej jest. Możemy zrobić to. Szczerze powiem, nie wiem do końca o co chodzi. W sumie powinniśmy Majorities podeprzeć, bo widzę, że przez to, że mamy 0, to tak naprawdę też słabo później jest z tym. Minus 9, a dodatkowo to jest naprawdę słabo. Przynajmniej dostaniemy w niektórych miejscach, to powinno nam poprawić sytuację. Ale dosłownie nie. To drzewko naprawdę jest jedno z dziwniejszych. Sobie zmniejszmy. Coś się na świecie stało dużego. Mamy te plus 8. Ale to zamiast plusu daje nam minus. Łamasiros. To jeszcze gorzej jest. No national plan for provinces. Co nie wiem co mamy robić. Wiecie co, może ja włączę to. Ale no i co ja mam tu? A! Ale to będzie o mój Boże, to kosztuje! A, masz los. To kosztuje i tutaj jest. Przynajmniej wiemy, jak to zrobić, tylko że to kosztuje zbyt dużo. Okej, w takim razie disable, disable i wyłącz się. Ja myślałem, że coś będzie szybko, easy, fajnie, a tutaj są jakieś polityki i inne sprawki tutaj wchodzić. Okej. No, a to oznacza, że to we wszystkich, czy tylko w. No, muszę włączyć. Czy to tylko w tych? Chyba tylko w tych. Tutaj możemy sobie wybrać. Wszystkie mają tyle samo. I tak naprawdę co? A, bo tutaj każdy ma inne plusy. Command Power. O, ma się roz. Command Power to jest naprawdę najmniej ważna rzecz na świecie. Dobra, myślę, że na razie Political Power byłoby najlepiej zrobić. Szkoda, że nie wiedziałem dokładnie, gdzie to jest. Gdyby gra może mi powiedziała, że na przykład. O, zobacz, jest takie zdjęcie fajne, pokazujemy ci. I w tym zdjęciu chodzi o to, że musisz zrobić o tam, ale nie. Gra postanowiła, że. O, jest coś takiego, znajdź to sam. Dobra, co tutaj jest? Research Speed. No to można sobie zrobić. Tak, mamy to. Będzie trochę nas męczyło, nie powiem. Dobra, w takim razie robimy dalej. Może coś to nam da. Jak na razie mamy ten problem z tym, a nic nie możemy zrobić sobie innego, bo mamy niby to, ale to jest takie. A może?
A mamy na przykład od tutaj to. I no powiem szczerze, no to zanim się tutaj w ogóle coś dostanę, no to trochę minie czasu. Więc taka trochę nuda. Jakbyśmy tutaj jeszcze mieli plus political power, to może byłoby fajnie. Okej, zobaczmy co to jest. Modify balance of realm by effects from institutional stability. A, czyli tutaj polega to na tym, że w zależności ile tam mamy, to wtedy będziemy mieć później tyle tym. Okej, tutaj kolejnego dajemy. No, mamy tutaj już trochę, dobra, heavy, light czy light piercing robi. Myślę, że to jest lepsze. Okej, coś tutaj mamy ciekawego? Nie, bo tutaj zbieramy dosłownie polycarbower. Dobra, tutaj mamy, że się zmniejsza koszt. Ej, to może być dobre. Gdybyśmy mogli poczekać, po prostu mamy zmniejszony koszt. Wtedy to ma sens, dosłownie. Wtedy ma sens to, co jest napisane w większości rzeczy. Oprócz tego, że świat wygląda inaczej niż wcześniej. Changeling sobie poradzili. To są. Dosłownie komuniści przegrywają. Dobrze widzieć to. A my próbujemy dalej coś zrobić tutaj. Czy coś tutaj mamy, co polepszyłoby nam cokolwiek? Mamy gości z czapkami. Dobra, zróbmy sobie to. Dobra, lepszy silnik. A to już nie jest przed czasem. No jest przed czasem. Dobra, to lepsze tutaj. No jest tutaj już powoli. Tego jest sporo, więc trzeba by było porobić. I co tutaj jest? Fighter, fighter, fighter. Grand attack. Max speed, agility. To chyba tak idziemy. Inaczej nie widzę tego. Okej, zobaczmy wreszcie, czy coś to nam da. I czy nam to coś dało? Nie wiem. Musimy najpierw zobaczyć. Aby był polityka snarchy, big villain, provision right, majority. Nie wiem, co to znaczyło. Ale wiem, że coś taniej kosztuje. Jeżeli coś taniej kosztuje, to znaczy, że mogę wejść i coś taniej kupić. Nie, nieprawda, ponieważ taniej nie kosztuje. Nawet nie wiem, czy coś to nam dało. Central Lowland Provision Tunnel. Al. To jest chyba w jakimś regionie. Gdzie ten region może być? Peace and Plenty. Możemy tutaj? Nie. To jest chyba w jakimś regionie dosłownie, ale ja nie wiem nawet w którym. Znaczy się widzę, że on zostaje strongholdem jakiejś partii, to znaczy, że stało się w ogóle, tylko że jest pytanie takie, gdzie to jest? Za chwilę po prostu to znajdę. Okej, zróbmy w takim razie to. Jak się nazywa? Tam C, coś tam. Cerulean. O, ma się los. Jest to jakiś Cerulean Wands. Okej. Jest. We're here to choose majority ruling party for. O, i tutaj jest, kosztuje mniej. I to jest Command Power. Kosztuje sobie. Okej. A to. To w takim razie to wybieramy.
I możemy sobie wybrać tą. Szukam, czy ktoś nie ma też political power. Chyba nikt tutaj oprócz tych na początku nie mają. Dobra, w takim razie political power. Dobra. Czy to oznacza, że jest jakiś, co jest mniejszy, że tak powiem? No są takie. Tylko, że zazwyczaj... to trzeba wybrać? O, kosztuje... Ej, to te duże kosztują mniej. Ogólnie rzecz biorąc. Więc można je jakoś wykorzystać. Okej, okay, trochę poćwiczcie, trochę poćwiczcie. Dosłownie nie wiem, co się dzieje na świecie. Próbujemy coś osiągnąć w domu. I rzecz biorąc, to cokolwiek się dzieje, ta mechanika jest naprawdę głupia i nie chce mi się z niej korzystać. Ale jak na razie widzę, że tutaj możemy sobie jeszcze coś porobić. Więc po pierwsze to sobie wezmę i Peasant Plant and coś tam dostaję. A ja będę już za chwilę kończyć. Powiem szczerze, niby pierwsza rozgrywka była jeszcze fajna, teraz to ja po prostu gubię się w tym, co w ogóle tutaj jest. Bo tutaj naprawdę jest dużo. I tak naprawdę... Harmonization... Nie mogę tego robić, bo jestem harmonistą. A nie mam nic tutaj, żeby porobić. Jest tutaj dosłownie alpaka. Zapalama. Ten gościu wygrał. Ten dziwnie jest. I ten tutaj. Więc dosłownie, jeżeli bym mógł zrobić sobie o to... Unlocks new foki. To wtedy po prostu... Ej, to... Gaduję, że jest problem z tłumaczeniem. Powinien być nowy fokus. Ktoś... Nie powiem, co z tłumaczeniem. Ale to znaczy, że odblokuje mi nowy pokus. Okej. Okay. To znaczy, że jest szansa na coś. Tylko powiem szczerze trochę... Jeszcze poczekamy. Dobra, w kolejnym odcinku to zrobimy. W tym odcinku ja już się żegnam. Z wami Trachol. No to... Cześć. Tylko tutaj dokończę. Hej.